Nazywam się Dorota Borowska. Na projekcie budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie kieruję zespołem realizacji dostaw i gospodarki magazynowej całego zakresu budowy. 12 października 2016 roku do Opola, do portu rzecznego, barką motorową przypłynęły dwie części zbiornika wody zasilającej, w skrócie ZWZ, ważące po 110 ton każda. Dwie części zbiornika rozładowano na placu składowym, gdzie oczekiwały na transport kołowy do miejsca przeznaczenia w elektrowni w Jaworznie. Po kilku miesiącach składowania, 21 kwietnia 2017 roku, znajdujemy się w rzecznym porcie Opole na terenie firmy Famet. Dzisiaj ładujemy dwie części zbiornika wody zasilającej do transportu na budowę bloku J910 w Jaworznie. Na ten dzień specjalnie został zaproszony przedstawiciel ubezpieczyciela, który zatwierdza środek transportowy do transportu. W dniu dzisiejszym również jest z nami przedstawiciel firmy Storka, oddelegowanego z ramienia Siemens, który również przygotowuje i zatwierdza plan podnoszenia, tak zwany lifting plan. Po oględzinach, po zatwierdzeniu przez obydwu panów, pracownicy firmy Famet przygotowują właściwe podniesienie zbiorników. Po podniesieniu zbiornika i posadowieniu na środek transportowy będziemy ostatecznie uzgadniać metodę zabezpieczenia elementu na środku transportowym. Zostanie to policzone, żeby było na zgodność z normą EN 1012. Zakończyliśmy załadunek pierwszej części zbiornika wody zasilającej. Za chwilę podjedzie drugi zestaw z drugą naczepą i zaczniemy załadunek drugiej części zbiornika wody zasilającej. Po kilku miesiącach składowania, zgodnie z zapotrzebowaniem montażowym budowy, 500-tonową suwnicą bramową elementy zbiornika ZWZ zostały załadowane na 12-osiowe naczepy modułowe. W dniu dzisiejszym przed 22 wyruszymy w drogę do Jaworzna. Droga zaplanowana jest na 4 etapy nocne. We wtorek planujemy rozładunek na budowie zbiorników wody zasilającej. Trwający 3 doby transport ze względu na wysokość i ciężar ładunku odbywał się tylko w godzinach nocnych. Konwój 2 zestawów samochodowych wraz z pilotami musiał pokonać liczne przeszkody na wytyczonej i zaakceptowanej trasie przez urzędy i właścicieli infrastruktury technicznej występującej w trakcie przejazdu. Przeszkodami do pokonania były kable telekomunikacyjne wiszące niżej niż wysokość zestawów, kolejowe i tramwajowe trakcje elektryczne, które należało w odpowiednich godzinach w specjalny sposób wyłączyć i podnieść. Konwoje w niektórych miejscach były eskortowane przez policję, bo na kilku odcinkach należało zamknąć przejazd dla innych pojazdów, ponieważ ciągniki z naczepami poruszały się pod prąd. Do specjalnie trudnych zadań należała jazda tyłem na 2 odcinkach po łukach zjazdów drogi S1. Idziemy zaraz, mieli łuk w lewo, troszkę ją do lewej, bo znowu na prawo ucieka. Trochę mocniej ją do lewej, wchodzimy już na łuczek tutaj tyłem. Do lewej, dużo mocniej teraz ją do lewej.
Elegancko i po prostu ją będziemy już wychodzić z tych barier. 25 kwietnia 2017 roku po trzech nocach podróży obydwie części zbiornika ZWZ zostały rozładowane na placu budowy bloku 910 MW w Jaworznie. Zbiornik wody zasilającej zostanie podniesiony na poziom 24 metrów w budynku maszynowni. Obecnie elementy składowane są w zasięgu dźwigu gąsienicowego typu CC2500, specjalnie skonfigurowanego do podnoszenia elementów technologicznych na budynek maszynowni. W maju planujemy transport nadgabarytowych części skraplacza, 6 modułów w 3 konwojach. Inne elementy technologiczne zespołu turbinowego planowane są do transportu w miesiącu czerwcu-lipcu.